Dzisiaj 1 września. Corocznie był to oprócz smutnej rocznicy rozpętania II wojny światowej, również pierwszy dzień, kiedy dzieci szły do szkoły. Wczorajsze odczyty inflacji pokazują, że wciąż jest dwucyfrowa, mimo zapewnień rządu. Co to oznacza dla portfeli rodzin, dla portfeli rodziców, którzy wysyłają dzieci do szkoły? Oznacza to tyle, że wyprawka dla dzieci wzrosła około 15% rok do roku. Mamy ze sobą plecak, w którym są podręczniki, zeszyty, piórnik, ale to jest tylko część kosztów, które rodzice muszą ponieść. Bo dla dzieci trzeba kupić przecież ubrania, trzeba kupić stroje gimnastyczne, trzeba kupić różne akcesoria. Rodzice ponoszą koszty związane z komitetem rodzicielskim, ubezpieczeniem, różnymi składkami i to zżera portfele Polek i Polaków. Ta sytuacja jest bardzo trudna, bo oprócz tych kosztów wzrosły również inne koszty związane z podstawowymi produktami spożywczymi, kredytami, opłatami. Oczywiście jest program Czysta Plus, który należy tu pochwalić. Natomiast gdy my rządziliśmy, koalicja PSL i Platformy, wprowadziliśmy program darmowych podręczników. On jest o tyle lepszy, że jest odporny na inflację, ponieważ rodziców nie interesuje, o ile wzrosła inflacja, o ile droższe są podręczniki, ponieważ są one darmowe. Natomiast na dzień dzisiejszy widzimy, że to nie wszystko. Smutna informacja jest taka, że około 60% rodziców zamierza w tym roku wysłać swoje dzieci na korepetycje. Koszt rocznych korepetycji dla jednego dziecka to około 4000 zł, co pokazuje, że z całym systemem oświaty, całym systemem edukacji jest coś nie tak, bo wszyscy do niego dopłacamy, a jakość nie wzrasta. To jest oczywiście to nie jest wina nauczycieli, dyrekcji, samorządów. Naprawdę chylimy czoła przed ich ciężką pracą, tym bardziej, jak wiemy, pensje w szkolnictwie nie są wysokie, muszą zostać zwiększone, bo to przecież na barkach nauczyciela spoczywa rozwój naszych dzieci. Natomiast cały system edukacji powinien zostać zmieniony. Jednym z naszych sztandarowych postulatów trzeciej drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego jest płynny angielski po szkole podstawowej. Tu w regionie, w województwie opolskim, z uwagi na jego specyfikę, ale też związki gospodarcze, postulujemy, żeby lokalnie również język niemiecki był darmowy, dostępny dla wszystkich dzieci chętnych w województwie opolskim. Kolejnym naszym postulatem jest już od dawna proponowany pomysł zastąpienia takich ciężkich tornistrów, które nierzadko ważą 8-9 kg dla 10-letniego dziecka, e-tornistrem. E-tornister, czyli tablet wyposażony w wszystkie niezbędne pomoce dydaktyczne, czyli książki, zeszyty, przybory, zostają w szkole. Dziecko do domu zabiera tablet, na podstawie którego materiałów, które są w nich zawarte, przygotowuje się, odrabia zadanie, rozwiązuje testy, rozwiązuje ciekawe dla niego, w ciekawej formie zadania domowe. Oprócz kluczowej propozycji darmowych podręczników dla szkół podstawowych, postulujemy również o darmowe podręczniki w szkołach ponadpodstawowych, w technikach i liceach. Chcemy, aby ten koszt, który w tej chwili oscyluje dla klasy pierwszej liceum w okolicach 1000 zł za podręczniki, został przeniesiony na państwo, żeby to zostało zdjęte po prostu z naszych obywateli, bo jeżeli ten koszt zostanie zdjęty, to można będzie go po prostu zainwestować w coś innego. Na przykład w rozszerzenie kompetencji językowych młodych ludzi. Postulujemy przede wszystkim to, aby rozwijały się kompetencje językowe. Ważny jest tutaj język angielski, ale tak jak również tutaj powiedział prezes Oszańca, język niemiecki na naszym rejonie. Wiąże się to przede wszystkim z tym, jakie mamy związki gospodarcze z państwem niemieckim. Powstaje tutaj bardzo dużo miejsc pracy i one przede wszystkim warunkują swoje powstanie tym, że są tutaj osoby, które posługują się zarówno językiem angielskim, jak i językiem niemieckim. Kluczowy jest tutaj język niemiecki. Kolejną taką propozycją związaną przede wszystkim z tym, aby polepszyć jak gdyby funkcjonowanie otoczenia związanego z szkołą,
jest dofinansowanie, ale takie pełne szkół, jeżeli chodzi o przybory i pomoce naukowe. Nierzadko zdarza się, że dzisiejsze klasy informatyczne mają komputery, które pamiętają jeszcze stare rozwiązania systemowe Windows 9.5. Chcemy to zmienić, ponieważ same dzieci to monitorują i mówią o tym, że te elementy kształcenia nie są zbyt nowoczesne. Szkoły techniczne, które w tej chwili szkolą nasze dzieci, borykają się z takimi problemami jak brak rozwiązań systemowych związanych z nauką. Przede wszystkim jeżeli chodzi o rysunek techniczny, to jest system AutoCAD czy projektowanie 3D. Chcemy, aby takie rozwiązania w szkołach technicznych były na porządku dziennym. Jeden z postulatów, już takim bardzo społecznym, jest również darmowy posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych. Nierzadko jest to jedyny posiłek ciepły, który dzieci jedzą. Jest gonitwa, rodzice też nie mają wiele czasu, standard też żywienia jest trudny, a jednak w tych stołówkach szkolnych przygotowywane są dobrej jakości, zdrowe posiłki. Dlatego postulujemy, żeby w szkołach podstawowych dzieci objęte były darmowym posiłkiem. Darmowy posiłek to jest koszt mniej więcej taki, ile budżet państwa wydatkuje na dotacje dla telewizji tak zwanej publicznej. Czyli około 3 miliardów złotych.